Wysoka Rado, otwieram obrady 81. sesji Rady Miejskiej w Świętouliach, zwanej w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Serdecznie witam Wysoką Radę, Prezydenta Miasta, zastępców Prezydenta Miasta, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, zaproszonych gości, mieszkańców naszego miasta. Przystępujemy do przyjęcia protokołu obrad 80. sesji Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2023 roku. Proszę, aby po wyświetleniu panelu głosowania przycisnąć odpowiednie pole głosowania, to znaczy kto jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Bardzo proszę, możemy głosować. Jednak są problemy techniczne. Teraz można głosować, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał od przyjęcia protokołu. Bardzo proszę. 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Stwierdzam przyjęcie protokołu. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, to znaczy przedstawienie porządku obrad. Szanowni Państwo, porządek obrad został Państwu dostarczony wraz z materiałami sesyjnymi. Czy życzą sobie Państwo jego czytanie? Nie widzę. Czy są jakieś wnioski bądź uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Uznaję zatem punkt 1 i 2 porządku obrad za wyczerpany. Przechodzimy do punktu 3 porządku obrad, to znaczy sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym od dnia 14 grudnia 2023 roku do dnia 18 stycznia 2024 roku. Bardzo proszę Pana Prezydenta o przedstawienie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Okres sprawozdawczy obejmuje 14 grudnia, 18 stycznia, przełom roku, więc kilka wydarzeń na końcu będzie związanych z czasem trochę bardziej rekreacyjnym, relaksacyjnym niż pracowitym. Natomiast w międzyczasie zostało podpisanych 49 zarządzeń, w tym między innymi dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie miasta Świętouliczne. To kolejne już mieszkania, które zostały sprzedane z bonifikatą. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, sporządzone wymagane sprawozdania. Generalnie Wydział Finansowy pracuje nad podsumowaniem roku, tak żeby dograć wszystkie tematy z dokumentacją. Architektura, gospodarka przestrzenna działa niezmiennie. 93 wnioski oraz pisma różnego rodzaju, 4 decyzje o pozwoleniu na budowę, 7 dzienników budowy, 7 zawiadomień o wymiarze przystąpienia do robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Jeśli chodzi o geodezję i kartografię, tutaj liczby są niezmiennie duże. Jeśli chodzi o dokumenty, zmiany w ewidencji gruntów, zamówienia na dokumenty czy zgłoszeń prac geodezyjnych. Podobnie z mieniem komunalnym, gdzie zostały dokonane 2 sprzedaże. Jedna lokalu mieszkalnego, druga nieruchomości zabudowanej, 26 przetargów na sprzedaż lokali i nieruchomości, 12 umów dzierżawy, 2 najmu, 51 aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W przypadku środowiska i Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami tutaj mamy głównie informacje dotyczące kontenerów, które były na gruz udostępniane, płatne, bezpłatne. Widać cały czas ruch w interesie, jak to mówią, wśród mieszkańców i przedsiębiorców. W przypadku inwestycji postępowania zakończone to między innymi utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic, placów, skwerów i parków. Remonty cząstkowe dróg będących w zarządzie prezydenta i utrzymanie czystości i przejrzystości dróg w granicach administracyjnych. W zakresie infrastruktury drogowej zakończono prace związane z realizacją zadania rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego Depta Krawa w rejonie ulicy Wodnej. Ponadto wydano 24 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego. Zatwierdzono 1 projekt na wprowadzenie czasowej lub stałej zmiany w organizacji ruchu drogowego.
Wydarzenia, o których wspomniałem, były liczne i z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich udział, a było to między innymi przedświąteczna wizyta u podopiecznych w ośrodku sióstr Boromeuszek w Mysłowicach, gdzie są nasi podopieczni ze Świętochłowic. Spektakl Opowieść Wigilijna przygotowana przez pracowników szpitala powiatowego. Powiem szczerze, że to było zaskoczenie, jedno z największych chyba roku. Bardzo pozytywnych oczywiście zaskoczeń. Przedsylwestrowa integracja rodziców dzieci, które grają w klubie MKS Śląsk Demarko Świętochłowice. Fantastyczna impreza. Szkoda, że jeszcze na terenie Chorzowa, ale jestem przekonany i tak też umówiliśmy z rodzicami, że zakończenie sezonu, czyli w czerwcu, odbędzie się już na naszym sztucznym boisku na Skałce. Odbyło się kilka jasełek. Na pewno miałem okazję wziąć udział w kościele w Chorobaczowie, tych, które przygotowała Szkoła Podstawowa nr 17, ale również jasełka zorganizowane przez przedszkole miejskie nr 4. Gala Od zależności do samodzielności to gala, którą przygotował Środowiskowy Dom Samopomocy. Miejski Sylwester w Centrum Kultury Śląskiej. Chętnie zatrzymałbym się na dłużej przy tym wydarzeniu, ale szanując radnych czas i mieszkańców, przejdę do kolejnego wydarzenia. Miałem możliwość spotkać mamy, które urodziły w naszym świętochłowickim szpitalu dzieci dosyć wcześnie, po już ogłoszeniu nowego roku. Takie sytuacje miały miejsce w naszym szpitalu. Jeśli chodzi o edukację, miałem okazję otworzyć wyremontowaną pracownię muzyczną w SP2 oraz przekazaliśmy tablety i czytniki elektroniczne. Tutaj ukłon w kierunku wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki, który ten sprzęt pozwolił nam załatwić. A drugie wydarzenie to było wręczenie trzech aktów mianowania. Bardzo się cieszę, że tutaj zarówno przedstawicielka przedszkola nr 4, ale też dwie z SP10 z naszej szkoły specjalnej uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego. Początek roku to Orszak Trzech Króli. To również w tym samym czasie Grand Prix konkursu Kolęd i Pastorałek, a także koncert fantastycznego chóru Ex Animo. Ci, którzy byli, na pewno doceniają kunszt i umiejętności tych artystów. W Centrum Kultury Śląskiej działa grupa osób, która zajmuje się rękodziełem różnego rodzaju, w zależności też chyba od pogody i od chęci. Natomiast to było bardzo sympatyczne spotkanie z paniami, które w czasie już głównie emerytalnym spędzają tam czas i muszę przyznać, że te prace są niepokojąco dobre w sensie takim, że gdyby rzeczywiście zadbać jeszcze o ich promocję, to moglibyśmy tutaj mieć centrum bardzo takich artystów, no name'ów, którzy za chwilę będą celebrytami, ale ja oczywiście paniom życzę tak, żeby wystawić te ich sztuki również szerszej publiczności. Nad tym też pracujemy. W CKS-ie odbył się koncert zespołu Tolerancja. To kolejne piękne wydarzenie. Tam też odbyła się potańcówka dla seniora, a także coś dla młodszych, choć już nie najmłodszych, czyli wehikuł czasu, wydarzenie przypominające czasy świetności dyskotek z lat 90. W urzędzie spotkałem się z przedstawicielem koła PZW, który w zarządzie ma między innymi Magierę. Tam był problem związany z poziomem wody. Tutaj wielkie podziękowania dla Michała Mołdrzyka, który również jest wędkarzem z trochę innego stawu, ale
ten problem jest, dotyka ich wszystkich. Stąd też cieszę się, że to środowisko potrafi się jednoczyć i rozmawiać, bo takie rozmowy pozwalają dużo szybciej reagować i podejmować decyzje, które rzeczywiście, które należy podejmować, a nie jątrzyć w internetach. Stąd też apeluję do wszystkich grup, nie tylko do wędkarzy, ale też sportowców i osób z działki kultura, z oświaty, żeby jednak umawiać się, rozmawiać, a nie wywoływać problem w internecie po to, żeby za chwilę się okazało, że żadnego problemu nie ma. Na Lipinach pod koniec ubiegłego roku powstało nowe stowarzyszenie, w zasadzie nowa grupa, która już się wkomponowała w tamtejsze środowisko. Mówię tutaj o klubie motocyklowym Vulcaneria. Wyremontowali piękny budynek. Teraz jest pięknym budynkiem. Wiem, że ta integracja z lokalną społecznością również już następowała i sobie panowie bardzo chwalili. Nawet mieszkańcy chętnie pomagali im w tym remoncie. Jestem przekonany, że to będzie kolejna wartość dodana w Świętochłowicy. Ulica Łagiewnicka. Wspólnie z prezydentem Pośpiechem dokonaliśmy próbnego przejazdu linią numer 17 po nowych torach ulicy Łagiewnickiej z trasą do Placu Słowiańskiego na razie, z racji tego, że przystanek końcowy Hebzie, pętla jest w tej chwili w remoncie. Przejazd odbył się bez większych problemów, natomiast są jeszcze pewne prace. Ja przypominam, że tam cały czas trwają odbiory, w związku z czym są pewne jeszcze wskazywane wady, które są naprawiane. I wstępna deklaracja była taka, żeby ten tramwaj ruszył jeszcze przed feriami. Czy to się uda ze względu na późniejsze jeszcze prace? Dzisiaj nie mogę tego potwierdzić, natomiast jestem przekonany, że to będzie raczej przesunięcie w dniach, a nie w tygodniach. Dzień Kultury Śląskiej w Szkole Podstawowej numer 17. Tutaj wielki ukłon w stronę pani dyrektor i grona pedagogicznego, które dba o to, aby młodzież kultywowała historię, tradycję, język śląski. Bywa z tym różnie. Ci, którzy są przygotowani do prowadzenia, mają czy reprezentują poziom bardzo wysoki. Wśród uczniów z kolei widać jednak pewne deficyty i nad tym jeszcze musimy popracować, bo język śląski tego zwyczajnie wymaga i jesteśmy to zobligowani do tego, żeby go kultywować. I ostatnie wydarzenie, chyba takie najbardziej kolorowe. Ubolewam troszeczkę, to jest jedna z moich porażek w tej kadencji, że nie udało mi się państwa radnych namówić na morsowanie. Poza Zbyszkiem Nowakiem, Artur Pawłowski, to były jedyne osoby, które namówiłem. Reszta niestety, ale może będzie szansa przez kolejnych 5 lat i wtedy spróbujemy. Szanowni Państwo, korzystając z tej okazji, ja chciałbym też zaprosić na i żebyście przekazali informacje odnośnie pewnych działań, które przed nami, bo bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów. Ja myślę, że to jest działalność, którą należy promować, bo zajęcia są przygotowane, a nie zawsze mamy chętnych do tych zadań, bo te informacje zwyczajnie nie docierają do nich. My próbujemy oczywiście różnymi kanałami, czy to przez Polski Związek Emerytów, przez Radę Seniorów, przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale im więcej takich informacji z różnych źródeł dotrze, tym lepiej. Tym bardziej, że te zajęcia odbędą się jutro o 17:45, także bardzo proszę przekazać swoim znajomym. 9 lutego z kolei jest potańcówka kolejna dla seniora. W niedzielę wszystkich zapraszamy do Świętochłowic na Skałkę i do innych naszych placówek na 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a 10 lutego na bal charytatywny będziemy zbierać na sprzęt medyczny dla naszego świętochłowickiego szpitala. Ci wszyscy, którym temat szpitala leży na sercu,
którzy nie mieli okazji w jakiś sposób się wykazać, żeby to pokazać, to zapraszamy na bal. Na pewno będzie okazja ku temu, żeby nasz szpital wesprzeć przy licytacjach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych się zgłaszał? Jako pierwszy zgłosił mi się, co prawda, na ucho radny Respondek, więc oddam mu głos. Radny Respondek, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, drodzy mieszkańcy. No morsowanie, Panie Prezydencie, jeszcze nie, ale bieganie, jazda na rowerze, to wszystko radni oczywiście uprawiają, bo sport to zdrowie i zdrowy styl życia jakby jak najbardziej jest na miejscu. Chciałem uzupełnić to, co pan prezydent, to na co pan prezydent był skłonny zaprosić. Pojutrze w sobotę Marsz na Zgodę. Zachęcam do udziału z Placu Wolności o godzinie 12:00 tradycyjnie. Już któryś raz będziemy wspominać ofiary tragedii górnośląskiej. Ruszymy do nas, na Zgodę, w miejsce niezwykle istotne. Dla mnie szczególne. Uważam, że warto wziąć udział. My jako delegacja Rady oczywiście z panem przewodniczącym się wybieramy. Będziemy wspominać i tych, którzy zginęli, i tych, którzy na zgodzie byli więzieni, a było to wszystko, co tam się działo, było straszne i tyle w temacie. Natomiast odnośnie tego, co pan prezydent, ja dwa pytania jeszcze mam, bo to tak nie tylko kurtuazyjnie tym razem. Dwa pytania. Pierwsze dotyczy podwyżek cen na obiektach Osirskałki, bo wiemy, że pan prezydent w okresie międzysesyjnym podpisał takie zarządzenie. No pytanie brzmi, z czego wynikają te podwyżki, no bo jednak wracając do tego, co mówiłem, sport to zdrowie i mieszkańcy powinni mieć dobre warunki do uprawiania sportu, a podwyżka cen jakby nie służy temu, tak, bo to trochę zniechęca do tego, czy można mieć takie przeświadczenie, że jednak ktoś to swoje zdrowie zaczyna wartościować i przeliczać bardziej na pieniądze, jeżeli w miejskich obiektach te ceny są podnoszone. Tak? To pierwsza rzecz. Druga rzecz odnosi się do tego, o czym pan prezydent raczył był powiedzieć w stosunku do tego jątrzenia w internecie, bo to też jest dosyć istotna sprawa. Nie wiem, co pan prezydent miał na myśli, ale podejrzewam, że być może, to pan prezydent mi potem wyprowadzi z błędu, sprawę tego pieca nieszczęsnego w szkole podstawowej numer 3. Ja nie ukrywam, również z internetu się o tym dowiedziałem. Po przeczytaniu tego złożyłem interpelację, oczywiście wyjaśnienia były. Natomiast to nie jest taka sprawa, która mieszkańców nie boli, tak? Bo ja jestem rodzicem, pan prezydent jest rodzicem. Wszyscy wiemy, do czego doprowadza sytuacja, w której nasze dzieci zostają bez opieki, tak? A to się dzieje z dnia na dzień i to jest paląca kwestia dla mieszkańców. Nie ma co się oszukiwać. To jest ważna sprawa. Czy dzieci idą do szkoły, kiedy idą do szkoły, w jakim trybie się uczą, to niestety nie jest błahostka. Dlatego ja bym proponował, tu mam takie zalecenie jako osoba zajmująca się też promocją, informowaniem, że jeżeli są takie sytuacje, to nie zamiatamy ich pod dywan. Sami informujemy o tym, że mamy awarię pieca, że dzieci nie będą chodziły do szkoły. Żeby takie informacje nie krążyły gdzieś, bo jeżeli wy podacie informację, która jest w miarę rzetelna, która jest kompletna, no to nikt nie będzie o to pytał potem, tak? Dziękuję. Dziękuję. Radny Gniełka, tak? Ruch Ślązaku, zapraszam. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja a propos właśnie morsowania niskich temperatur, tutaj już radny Respondek raczył wywołać pewien temat, który pojawił się na łamach internetowych, jak również bezpośrednio przy kontakcie z mieszkańcami. Ja mam pytanie, panie prezydencie, dotyczące placówki oświatowej Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych.
Dotarłem do informacji, iż odbyła się tam kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Chciałbym się dowiedzieć, czy Pan Prezydent jako organ prowadzący już zapoznał się z wynikami tej kontroli i czy mógł Pan przedstawić treść tej kontroli, czego ona dotyczyła. No i jeszcze mam dwa kolejne pytania. Czy są jakieś odgórne dyspozycje dotyczące ogrzewania w przedszkolach i szkołach? I kolejne pytanie. Czy są jakieś ograniczenia oszczędnościowe dotyczące ogrzewania szkół i przedszkoli? Dziękuję. Czy byłby Pan łaskawy odpowiedzi na te pytania? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Jeszcze radny Henryk Kurek, bardzo proszę. Razem dla Świętochłopca. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci. Ja obiecałem jednej pani, która mnie w autobusie zaczepiła a propos tego, żeby na sesji Rady Miejskiej, tak jak ona sobie tego życzyła, powiedzieć, że seniorzy z starszej dzielnicy Chropaczowa, korzystający z autobusu linii 201, prosiliby, ażeby głównie dla tych seniorów, którzy nie potrafią wysoko, niesprawni są po prostu, żeby autobus 201 koło ratusza, tak jak swojego czasu krótko, ale stawał, żeby ponownie tam stawał, bo wejście do autobusu w innym miejscu jest po prostu utrudnione, a tu było łatwiej. Bo ja już abstrahuję od tego, że ja się cieszę z tego, że tramwaj linii 17 będzie dla Łagiewnickiej wreszcie jeździł, bo to już trwa od wielu, wielu lat. Zaczął prezydent Moś, skończył pan prezydent obecny i bardzo się z tego cieszę i myślę, że to na pewno i byłoby potrzebne, ażeby wystąpić już profilaktycznie, żeby były tam tramwaje niskopodłogowe, bo w tym wypadku o tym, co mówiłem, właśnie o to chodzi, żeby ci ludzie mogli wejść do tramwaju, a nie spinać się i dantejskie sceny są z tym wejściem tych osób niepełnosprawnych do tramwaju, który ma te takie trudności z wchodzeniem. A tak przy okazji jeszcze chciałbym zasygnalizować sprawę, która jest przed nami, to znaczy się chodzi o remont ulicy Bytomskiej. Tam po prostu z tego, co rozmawiałem z panią, która obsługuje kamerę, nie jest przewidziane na tej rondo. No, chodzi o to, żeby tak jak jest wzorem innych miast, powstają ronda. I tu właśnie z racji tego, że koło kościoła będzie wyburzony ten dom, idealnie by się nadawało, żeby wprowadzić nowelizację do projektu, która by pozwoliła na utworzenie ronda. Bo po prostu jest to rozwiązanie lepsze, skuteczne i funkcjonalne, co udowodniły nasze ościenne miasta, które te ronda zakładają. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Pan prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, zacznę od tej ostatniej informacji. Tak, Panie Henryku, kiedy dokonaliśmy jazdy próbnej tramwajem, on ma niską podłogę. Znaczy on jest, ma trzy wejścia, natomiast dwa z przodu i z tyłu są ze schodami, natomiast środkowa część jest niska podłoga. Dlatego też mieszkańcy, którzy mają problemy z wchodzeniem, mają to udogodnienie, że będą mogli tym taborem się naprawdę poruszać, bo jest niska podłoga. Także tutaj o to apelowaliśmy do prezesa tramwajów śląskich, żeby rzeczywiście i po to też ten remont był robiony, żeby nowoczesny tabor, który rzeczywiście już tą te wejście z niską podłogą ma, żeby on był dostosowany do właśnie do torów. Także jak najbardziej te sygnały były mi przekazywane wielokrotnie, między innymi na spotkaniach wtorkowych, na dwóch wieżach z seniorami, więc naprawdę ja jestem ukontentowany, jestem przekonany, że jak tylko to wróci, to mieszkańcy szybko się przyzwyczają, ci, którzy mają problemy z wejściem, żeby to robić środkową częścią wagonu,
bo wtedy będzie to bezproblemowe. Co do kwestii, o której wspomniał pan przewodniczący Respondek, czemu ceny w górę? Powiem szczerze, że nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt infantylnie, natomiast widząc koszty, jakie rosną, media, wynagrodzenia i tak dalej, no, trzeba to pokrywać. Stąd też wzrosty nie jakieś skandaliczne, no, nie ukrywajmy, to nie są koszty, które przestraszą mieszkańców, a wiedząc, że jednak jak się idzie po chleb, jak się idzie po nawet na siłownię, kiedy te karnety też wzrastają, no, jesteśmy tutaj podmiotem publicznym wprawdzie, ale musimy to utrzymywać na właściwym poziomie. Jeżeli zaniechamy tutaj kwestie amortyzacji, kwestie remontów, bo nie będzie z czego tego dokonywać, no to zwyczajnie za chwilę będziemy musieli nasze obiekty zamykać, a tego nie chcemy. Jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o podobne usługi, jakie świadczą firmy komercyjne, więc myślę, że to nie są podwyżki, które hamowałyby przed ich korzystaniem. Kwestia inflacji także również, proszę zwrócić uwagę, że to narastało. Co do jątrzenia, to trochę tak jak uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nie o tym mówiłem, panie przewodniczący, mówiłem bardziej o środowisku wędkarskim, który najpierw wywołał problem w internecie, stwierdził, że wszystko robimy źle, po czym dopiero po tygodniu przewodniczący tego koła za namową właśnie Michała Mołdrzyka, który z kolei przy Foryśce działa, przyszedł, porozmawialiśmy, znaleźliśmy rozwiązania, zresztą jedno z tych rozwiązań dzisiaj u państwa też się znajdzie, bo to były tematy, które były przez wędkarzy poruszane, nie tylko przez tutaj miejscowych, ale również z Polskiego Związku Wędkarskiego z Katowic. Więc to są działania, warto rozmawiać, warto się spotykać, tak jak pan radny też to czyni często z mieszkańcami. Jeżeli są tematy, fajnie, żeby one się odbijały najpierw od państwa, nie od internetu. Państwo jako radni wiecie tak naprawdę, że jak są tematy oświatowe, to warto porozmawiać z panią dyrektor Dorotą Leszczyńską, jak są tematy, a jeśli nie, no to z prezydentem Pośpiechem. Jeżeli są tematy związane, problematyczne jakieś z infrastrukturą sportową, no to warto najpierw skontaktować się z panią dyrektor Elą Augustyn Komanderą i wtedy możecie państwo rozwiązać ten problem. Naprawdę takie wywoływanie tematów najpierw w internecie, a potem gdzieś tam szukanie rozwiązań nikomu, niczemu to nie służy. Wędkarze myślę, że dobrze się o tym przekonali. I kolejny problem, jaki jakiś powstanie, to na pewno najpierw będzie, wierzę w to, skonsultowany z na przykład Wydziałem Ekologii, z panią naczelnik, albo z wiceprezydentem, albo ze mną, i wywoływać go sztucznie nie trzeba będzie. Co do oświaty, to pan radny Gniełka pozwoli, że przekażę głos prezydentowi Pośpiechowi, bo ja wiem o tym, że Państwowa Inspekcja Pracy pojawiła się tam, tak jak kuratorium już wielokrotnie. Mamy tutaj, nie chcę mówić na tej sali, ale w mieście denuncjatorów, którzy chętnie przekazują pewne informacje organizacjom, które nadmiernie, nazbyt często kontrolują jednostki, po czym po tych kontrolach okazuje się, że oczywiście problemów nie ma, no ale ja rozumiem, takie są reguły demokracji. Dziękuję. Prezydent Pośpiech, tak? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zanim przejdę do tematu oświaty i temperatury, to pozwólcie jeszcze, że dołożę kwestię związaną z cennikami na naszych obiektach sportowych. Tak się składa, że mamy doświadczenie panią wiceprezydent, która jest w stanie na pewno potwierdzić jedno, że ceny świętochłowickich usług sportowych świadczonych przez OSIR na pewno nie odbiegają od tego, co jest u sąsiadów, a jeśli odbiegają, to w tą korzystną i dobrą stronę, i na pewno pani wiceprezydent jest w stanie pokazać kilka przykładów, żeby jednak pokazać, że dostępność naszych obiektów sportowych na pewno nie jest gorsza ze względu na ceny niż u sąsiadów. Temat oświaty i temperatury. Czy w świętochłowickich szkołach i przedszkolach jest zimno,
czy jest ciepło. Szanowni Państwo, mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że w tych miejscach nie jest zimno. Powiem więcej. Z całą pewnością również tam nie jest ciepło. W każdym pomieszczeniu jest określona temperatura i o niej powinniśmy rozmawiać. Szanowni Państwo, żeby nie być gołosłownym, na sali sesyjnej mamy 20 stopni z małym kawałkiem. To jest temperatura tutaj. Ktoś powie, że jest tu zimno, ktoś powie, że jest tu ciepło, ktoś powie, że jest sam raz. Temperatura 20 stopni jest temperaturą legalną i przepisową. I w placówkach oświatowych temperatura legalna, przepisowa jest zapewniana i taka jest właśnie rola dyrektora, żeby zapewnić przepisową temperaturę w miejscach i w terminach wtedy, kiedy odbywają się lekcje i kiedy pracownicy tam pracują. Koniec, kropka. Takie jest założenie. Co do pewnych szczegółów, bo padły tutaj dwa przykłady, więc pozwólcie Państwo, że odniosę się do tych dwóch placówek. Pierwsza placówka to Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych i rzeczywiście jest tam kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Nie ma jeszcze ani protokołu, ani wystąpień kontrolnych, więc trudno w tej chwili spekulować, co w tym dokumencie będzie. Faktem jest, że pan dyrektor dba o temperaturę w szkole. Faktem jest, że jest to szkoła z lat 50. i system ogrzewania, który tam występuje, nawet z tymi piecami, które są trochę nowsze, piece węglowe z 2013 roku, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest optymalne na dzisiejsze czasy, szczególnie w sytuacji, kiedy zima jest taka jak w tym roku. Najlepszy czas na remont tej szkoły był co najmniej 10, jak nie 20 lat temu. Niestety nie nastąpił. W tej chwili jest dokumentacja projektowa gotowa. Wstępnie z tego, co mamy przyobiecane w ramach funduszy unijnych na termomodernizację, środki będą, więc na podstawie tej dokumentacji nastąpi i termomodernizacja, i wymiana systemu grzewczego, jak również zagospodarowanie przestrzeni. Z informacji od pana dyrektora, które otrzymałem, na razie one są nieoficjalne, bo nie jest to dokument, mogę powiedzieć tak, że poza salą gimnastyczną, w której zawsze był problem z temperaturą i ona jest wyłączona z użytkowania, jeśli tam nie ma 18 stopni wymaganych, w innych pomieszczeniach temperatura co najmniej 18 stopni, czyli temperatura przepisowa, jest zapewniana. Natomiast prawdą jest, że w tej szkole mamy pewien konflikt, który spowodowany jest, że pan dyrektor wprowadza pewne niezbędne zmiany, aby ta szkoła zmieniała się na lepsze i nie wszystkim się to podoba. Więc są też sytuacje typowych sabotaży, bo nie trzeba nikomu specjalnie nikogo przekonywać, że jeżeli otworzy się okno na pół godziny w klasie, w której rano było 20 stopni, a na zewnątrz jest minus 10, to temperatura nie będzie miała plus 18. I są osoby, które na siłę próbują udowodnić, że w niektórych miejscach ta temperatura nie jest zapewniona, ale są to działania sabotujące. Być może są to dokładnie te same osoby, które potem piszą donosy do Państwowej Inspekcji Pracy po to, żeby przyszła skontrolować tą temperaturę. Nie wiem, na razie opieram się na deklaracji pana dyrektora. Co będzie w dokumencie pokontrolnym, będziemy publikować, bo jest to dokument publiczny. Szanowni Państwo, druga szkoła, szkoła numer 3, która była tutaj wymieniona. No, pech chciał, że jest sezon grzewczy i we wtorek w ubiegłym tygodniu nastąpiła awaria. Awaria pieca gazowego, który w tej szkole jest. Szkoła ma aktualne przeglądy, wszystkie budowlane, również przegląd instalacji grzewczej był w październiku wykonany, więc ze strony miasta i dyrektora wszystko zostało wykonane tak jak należy, co w historii, Szanowni Państwo, nie było standardem, bo powiedzmy sobie szczerze, że środków na przeglądy nie tylko budowlane te roczne, ale również energetyczne, elektryczne, kominiarskie przez lata bardzo często nie było pieniędzy. Ja się dziwię, że w ogóle dyrektorzy nie protestowali, bo prowadzenie zajęć lekcyjnych w obiekcie, który nie ma aktualnych przeglądów budowlanych, to jest skandal i to jest kryminał, ale to zostawmy trochę z boku. Niestety awarie systemów grzewczych zdarzają się sezonie grzewczym. Nie słyszałem, żeby kiedykolwiek
awaria systemu grzewczego nastąpiła latem albo została zaplanowana. No jest to awaria. Awaria nastąpiła we wtorek. W czwartek przyjechał serwis, który naprawił ten system grzewczy. Był testowany przez weekend i z tego co wiem od poniedziałku lekcje się już odbywają i nie ma problemu z temperaturą. Czy dyrektorzy mają jakieś wytyczne? Oczywiście dyrektorzy mają wytyczne, żeby zrobić wszystko, żeby zapewnić przepisową temperaturę tę szkołę. Ale również jako, że są zarządcami pieniędzy publicznych, mają wytyczne, żeby nie marnować środków publicznych. W związku z czym te historie, które bardzo często oglądaliśmy w czasach, kiedy energia była tania, gdzie grzejniki, oczywiście jeżeli miały termostaty, to były odkręcone na piątki i okna były cały czas pootwierane, pomału przechodzą do historii i bardzo dobrze. Po to są urządzenia grzewcze, które mają sterowanie, żeby sterować tak, żeby energii nie marnować, jednak zapewnić temperatury przepisowe. I od tego tutaj jesteśmy i będę tego bronił jak niepodległości, że temperatura przepisowa musi być, tak jak tutaj, panie radny, 20 stopni. Jest to temperatura legalna i przepisowa. Ale ja rozumiem, że szukanie problemów, których nie ma, dla niektórych jest, powiedzmy sobie szczerze, jedynym sposobem uzasadnienia swojej przydatności w mieście, bo nic innego pożytecznego nie zrobili. Dziękuję. Jakbym mógł wyłączyć pana mikrofon, to bym wyłączył i pana upomniał. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Pan radny Świerk, Klub Ruchu Ślązaków. Wysoka Rado, takich bzdur, jak pan opowiada po końcówkach, to rzeczywiście trzeba było wyłączyć aparat, bo tego się nie da słuchać. Nawet w sprawozdaniu komisji zaznaczyliśmy, że siedzieliśmy w kurtkach. Więc wie pan co, odczucie temperatury to jest w zależności od tego, jak wieje i jak przewiewne są okna, dużo rzeczy. Niekoniecznie ta temperatura, która się pokazuje tam u pana. Zapomniał pan sobie tego. No, ja nie będę pana kontrolował. Natomiast opowiadanie tego, że ktoś się zajmuje jako radny tylko czymś takim, bo w innym się nie może wykazać, to jest uwłaczające. Bo pan też w wielu rzeczach się nie może wykazać i na to są dowody. I to oczywiste dowody. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za uśmiech, panie prezydencie. Bardzo proszę o merytoryczną dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie. Ktoś? Nie. Czyli nikt nie chce zabrać głosu, także uznaję ten punkt porządku obrad za wyczerpany. Przechodzimy zatem do punktu czwartego. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2023. Informuję, że przedmiotowe sprawozdanie zostało dostarczone wszystkim radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś zapytanie do niniejszego sprawozdania? Nie widzę. Uznaję, że Wysoka Rada zapoznała się z przedmiotowym sprawozdaniem. Uznaję ten punkt porządku obrad za zamknięty. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad, to znaczy sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Proszę pana radnego Dawida Malherka o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Dawid Malcherek, Razem dla Świętochłowic. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2023 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świętochłowicach w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy artykułu 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa statut miasta Świętochłowice. Komisja Rewizyjna w 2023 roku pracowała w następującym składzie osobowym. Dawid Malcherek, przewodniczący komisji, Marcin Bawej, członek komisji, Gerard Grombik, członek komisji, Bartosz Karcz, członek komisji do 23 lutego 2023 roku, Mariusz Kubas, członek komisji, Rafał Łataś, członek komisji. W okresie sprawozdawczym komisja działała na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach na rok 2023, przyjętym przez Radę Miejską w drodze uchwały nr
68/542/23 z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochowicach na 2023 rok. W 2023 roku Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie we własnym gronie, uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii oraz Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz w 11 posiedzeniach wspólnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Świętochowicach, na których wypracowywano stanowiska do projektów uchwał wynikających z bieżących zadań miasta. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Świętochowic za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przygotowała wniosek w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta za rok 2022, a także umówiła wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta Świętochowice za okres od 1 stycznia 2018 roku do 18 listopada 2022 roku. Ponadto komisja zaopiniowała również projekt budżetu miasta Świętochowice na 2024 rok. Komisja Rewizyjna zorganizowała także spotkanie na terenie stawu Kalina, na które zostali zaproszeni wszyscy radni Rady Miejskiej w Świętochowicach. Była to doskonała okazja do zapoznania się z poczynionymi w tym miejscu pracami oraz do zadania pytań związanych z inwestycją przedstawicielowi wykonawcy. Zespoły kontrolne powołane przez Komisję Rewizyjną przeprowadzały w ubiegłym roku następujące kontrole. Kontrola działalności prezydenta miasta w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Wydział Infrastruktury Drogowej, kontrola działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykorzystania dotacji celowych, kontrola doraźna nieprzewidziana w rocznym planie pracy, kontrola wykorzystania rezerwy będącej w dyspozycji prezydenta miasta. Zespoły kontrolne przewidują zakończenie wyżej wymienionych kontroli w pierwszym kwartale 2024 roku. Wszystkie protokoły z prac Komisji Rewizyjnej znajdują się w teczce komisji i są podpisane przez przewodniczącego komisji. Nikt nie zgłaszał pisemnych uwag co do treści tych protokołów. Podpisano przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochowicach Dawid Malcherek, a ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji za współpracę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę pana radnego Artura Pawłowskiego o przedstawienie sprawozdania działalności Komisji Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii za rok 2023. Artur Pawłowski, przyjazne Świętochowice. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii za rok 2023. W omawianym roku Komisja Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii pracowała w składzie pani Gerda Król, Zbigniew Nowak, pani Urszula Owoskania, Bożena Wojciechowska z Byluk, Artur Pawłowski przewodniczący. Komisja Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii odbyła 15 posiedzeń, w tym 11 wspólnych posiedzeń wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochowicach, w trakcie których poruszono następujące zagadnienia. Sytuację finansową miasta, zagadnienia związane z ochroną środowiska w mieście, plany remontowo-inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowej oraz infrastruktury drogowej z uwzględnieniem elementów uwzględniających potrzeby ruchu pieszego i rowerowego, działalność spółek komunalnych, stan realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zadania poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochowice, remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina oraz przywrócenie jego biologicznej aktywności, trwających remontów dróg i torowisk tramwajowych, termomodernizacji budynku Osiedla Skałka oraz rozbudowy infrastruktury sportowej. Postęp prac nad wdrożeniem gminnego programu rewitalizacji. Gmina zasięgała ponadto informacji na temat źródeł finansowania wyżej wymienionych zadań i programów. Komisja wydała opinię o wykonaniu budżetu miasta za rok 2022 i projekcie budżetu miasta za rok 2024. Realizacja tematyka posiedzeń Komisji Finansów, Gospodarki Miejskiej i Ekologii pokrywała się z tematyką zawartą w planie komisji na rok 2023 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Świętochowicach oraz bieżącymi potrzebami miasta. Podpisano Artur Pawłowski, przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję. Proszę radnego Rafała Świerka o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa za rok 2023. Rafał Świerk, Ruch Ślązaków. Wysoka Rado, w 2023 roku pracowaliśmy w składzie Marcin Bawej, Jadwiga Garbaciok, Tomasz Grudniok, Artur Pawłowski i Łukasz Respondek. Ja miałem przyjemność pracować z komisją jako przewodniczący. W tym okresie, tak jak poprzednio tu pan przewodniczący Artur, mieliśmy 9 posiedzeń swoich, 11 posiedzeń wspólnych
i w trakcie tych posiedzeń realizowaliśmy poszczególne plany kwartałowe zadań wyznaczonych sobie zaplanowanej pracy w roku poprzednim. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, ocena monitorowania miasta, zapoznaliśmy się również z technicznymi przesłankami, jakie są wykorzystywane podczas prac naszych służb, profilaktyka, rozwiązanie problemów alkoholowych w mieście, realizacja zadań statutowych ośrodka pomocy społecznej, pomoc bezdomnym w przywróceniu ich ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz system pomocy osobom w wieku podeszłym. Informacja na temat bieżącej sytuacji z ZOZ-u okresowo żeśmy śledzili i dostosowywali ilość i potrzeb, ilość i wynikające z potrzeb ZOZ-u spotkań. Informacja na temat przygotowań służb drogowych komunalnych okresowo zawsze w momencie gdzieś jesieni i zimy ocenialiśmy przygotowanie, wysoko oceniając pracę naszych służb, jeżeli chodzi o elementy związane z zmianą pór roku. Natomiast zwracaliśmy uwagę na sytuację związaną z drogami. Omówienie działań związanych z zapewnieniem schronienia osobom bezdomnym w okresie zimowym oraz omawialiśmy także projekt budżetu na rok 2024. Poza kwestiami zawartymi w planie omówiliśmy również tematy projektu uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego, obszaru rewitalizacji miasta Świętochłowice oraz, tak jak mówiłem wcześniej, bieżącą sytuację w ZOZ-ie świętochłowickim. Ponadto na prośbę pana prezydenta zwołaliśmy nadzwyczajną komisję, która wiązała się z trudną sytuacją finansową i tam podjęliśmy w obecności pana prezydenta, wszystkich członków komisji zaproszonych gości, decyzje finansowe, które spowodowały, że sformułowaliśmy wniosek zgodnie z propozycją pana prezydenta o dofinansowanie, dokapitalizowanie spółki pod tytułem ZOZ Świętochłowice. I tam ta sytuacja wtedy została na tą chwilę rozwiązana, myślę, w trybie dobrym i tu chciałem wszystkim podziękować radnym za to, że zawnioskowana propozycja pana prezydenta, ukontentowana również przez nas i zatwierdzona, znalazła prawidłowe, dobre zachowanie się wszystkich radnych i pomogliśmy w tej trudnej sytuacji. Na swoich posiedzeniach mieliśmy także różne materiały dodatkowe, z którymi się na bieżąco zapoznawali i staraliśmy się w miarę w sposób najprostszy rozwiązywać problemy przedstawione przez członków komisji oraz przedstawione przez osoby prywatne, które też gościły na naszych posiedzeniach i zgłaszały swoje problemy związane albo to z remontami dróg. Także to była też taka praca dodatkowa poza planem pracy wyznaczonym na naszym porządku obrad codziennym. Dochodziły sprawy, które w trakcie między posiedzeniami komisji były do załatwienia. Chciałem jako przewodniczący podziękować wszystkim członkom komisji za ich zaangażowanie, za przybywanie na nasze posiedzenia przedstawicieli zarządu miasta oraz zaproszonych gości z wszystkich naszych agend, czyli opieka społeczna, straż miejska, policja, straż pożarna. Byliśmy zawsze zadowoleni z tych sytuacji i opinii, które składali nam na nasze prośby. Nasze prośby w głównej mierze zostały w jakiś sposób transformowane i rozwiązywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę radną Dorotę Wichurę o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2023. Dorota Wichura, Koalicja Obywatelska. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za 2023 rok. Komisja pracowała w następującym składzie. Członkowie: Agnieszka Beger, Jadwiga Garbacioch, Grzegorz Gniełka, Henryk Kurek, Dawid Malcherek i ja miałam przyjemność przewodniczyć tej komisji, Dorota Wichura. Komisja odbyła w roku 2023 swoich posiedzeń 6, w tym 3 posiedzenia wyjazdowe w następujących placówkach: pierwszym liceum imienia Jana Kochanowskiego, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przedszkolu miejskim nr 13 oraz 11 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami, których celem było omawianie materiałów sesyjnych oraz analiza budżetu miasta Świętochłowice.
tematyka komisji, tematyka posiedzeń komisji obejmowała informacje na temat remontów i modernizacji w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2022-2023, szkolnictwo zawodowe w naszym mieście, organizację czasu wolnego dla dzieci podczas wakacji i ferii, założenia projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej, sport w szkole, ocena bazy sportowej w szkołach, realizacja rozgrywek sportowych i analizę planu inwestycji sportowych w naszym mieście. Następnie ocenę minionego roku szkolnego w zakresie egzaminów zewnętrznych, stan realizacji budżetu za trzeci kwartał w placówkach oświaty, kultury i sportu. Oczywiście wizytacje w placówkach oświatowych, przedstawienie inwestycji w placówkach w roku szkolnym 2022-2023, promocje placówek i ofertę edukacyjną w roku szkolnym 2023-2024, rozpatrzenie prośby Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych Don Bosco o przekazanie środków w trybie nadzwyczajnym, a także działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Powstań Śląskich, Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka oraz Centrum Kultury Śląskiej. W pracach komisji uczestniczyli wszyscy jej członkowie, zaproszeni goście, będący pracownikami Urzędu Miasta, kierownikami jednostek gminnych, dyrektorami placówek oświatowych, nauczycielami oraz przedstawicielami związków zawodowych. Podpisała przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Wichura. Ja również ze swej strony bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom komisji za współpracę w minionym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panią radną Zofię Pogodę o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023. Zofia Pogoda, Razem dla Świętochłowic. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków, Petycji Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2023 rok. Komisja pracowała w następującym składzie. Członkowie Agnieszka Beger, Marcin Bawej, Adam Jankowiak, Grzegorz Giniełka i ja jako przewodnicząca komisji. W ubiegłym roku komisja odbyła 4 posiedzenia oraz 11 wspólnych posiedzeń komisji stałych, na których wypracowano stanowiska do projektów uchwał wynikających z bieżących zadań miasta. Ponadto wypracowała stanowisko dla Rady Miejskiej w związku ze skierowanymi do rozpoznania skargami, wnioskami oraz petycją. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 skargi, 2 wnioski i 1 petycja. Po dokonaniu dogłębnej analizy skarg, wniosków i petycji, a także pism towarzyszących, komisja zarekomendowała Radzie Miejskiej, aby jedną skargę uznać za nieistniejącą w związku z błędną reprezentacją podmiotu składającego skargę, jedną skargę przekazać do rozpatrzenia Kuratorium Oświaty, jeden wniosek uznać za bezzasadny, jeden wniosek uznać częściowo za zasadny i jedną petycję przekazać do rozpatrzenia prezydentowi miasta. W ubiegłym roku komisja współpracowała z prezydentem miasta, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz członkami komisji stałych. Wszystkie protokoły z prac komisji zostały umieszczone w BIP-ie. Nikt nie zgłaszał pisemnych uwag co do treści tych protokołów. Ponadto komisja na bieżąco rozpatrywała napływającą korespondencję od mieszkańców miasta oraz prezydenta i różnych instytucji. Dziękuję wszystkim członkom komisji za aktywną postawę w czasie prac w ubiegłym roku, jak również wszystkim osobom, którzy uczestniczyli w naszych posiedzeniach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, uznaję zatem ten punkt porządku obrad za wyczerpany.